Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja. Tak, witamy was na kolejnym odcinku tutaj z tej mapy, tam w opisie, jak ktoś się będzie chciał, to w komentarzu napisze nazwy, bo nie umiem wymówić. No, Gdzie mam jechać? Na łąkę taką tą dużą, koło ósemki tam. Jak z domu w prawo. No, chcieliście kolejny odcinek, co prawda nie spodziewałem się aż tak szybkiej waszej reakcji, czyli tak dużo lajków w takim krótkim czasie, bo chyba w 2 godziny po publikacji już było 60 łapek, a na 60 łapek był obiecany kolejny film i no to troszeczkę... I tutaj? Tak, Przy lesie? I troszeczkę nie przemyślałem tego i tak szybko żeście to dobili, że no ja w szoku normalnie i szczerze dziękuję. 80 łapek i kolejny film, więc pamiętajcie, łapka w górę musi być. No, a dzisiaj lecimy sobie znowu, niestety, coś związane z trawą, ale dzisiaj lecimy sobie na sianko. Janek, szybę tam otwórz. Urwałem miękką ość. Ość? Ość. No, ale takie ładne tutaj są klimaty, widzicie, kurde, takie poletka. To, Cudowne, a mam 200 pingu, to dużo widzę. Jo, ale ta droga mi się podoba tutaj, ogółem. No, ja na renówką lecę z prasą Krona. Fortima V1500 ml i ten. I dzisiaj będę prasował sianko. Tym tu staną pumą, dobra. Przelecimy, no. Tu jest druga z naszych dwóch łąk. Bo mamy dwie ogółem, ale tak to jest ta. No. I jeszcze Gienek byłbym wdzięczny, jakby zobaczył, ile ta prasa koni potrzebuje. Jaką ma maksymalną prędkość chleb. Już ci mówię. Dobrze. O Boże, ona już pełna jest. Potrzebuje 70 koni, a maksymalnie 20 na godzinę. No to też tak średnio jej wychodzi po 20 na godzinę. Dobra. Może nie wyrabia zbierać. Nie wiem, możliwe, bo pokosy rzędowali trochę niektóre. Już się dwa takie dowaliłem, a reszta takie powinny być w miarę. Właśnie to jest jeden z tych dowalonych takich pokosów. No, to wam powiem, że ludzie, jest co kurde prasować tą prasą. Mogłem częściowo, tak jak wpierw myślałem, pierwszy mój zamysł był, żeby zrobić połowę na kieszonkę w pryzmę, a połowę na ten. No, ale tak wyszło. No. Czyli ładnie tych balotów tutaj będzie. Jo, dobrze, że mamy taki duży zestaw do odłożenia ich. Kurde, jak ten sztern mnie denerwuje, że nie ma oddalenia kamery. No, to jest naprawdę jego minus. Ale ten, wyszły ten, forszlity, nie? Ciągniki, ale tu mi wydaje się, że forszlit nie będzie tak pasować ładnie. Ej, czemu mam 4002 i jest tak jakby... Bo pewno nabrałeś tak jakby z kubki, wiesz? Nie, bo ja miałem do góry tura. Nie, no ale ten, wiesz jak te łyżki łapią. No, w sumie jak zobacz, nie łapią, to nie łapią, a jak złapią, to... Jo, może ten, może lepsze dobicie ma jakaś ta prasa, wiesz. I otwierasz kiedy chcesz. Ale nie, no tak... Ej, obciążnika mi nie zapiąłeś. Chcesz, z renówki ci dam. To chodź tutaj. Dobra, już. Dobra, jadę. Znowu. Ja nawet nie podniosę tego. Uwidzę właśnie, weź no, bo Ośka wysiądzie. Albo czekaj, podnieś, moment. Podnieś, zrobię ci zdjęcie. O, i cyk na ten, na clickbaitowy tytuł będzie. Sztajer na dwa koła. Kurde, tam się belki tak pokićkały. Dobra, miałeś wyjście. Może pierwszy raz renówka bez tego, bez obciążnika w przodu. Dobra, Gienek, możesz podpiąć sobie ten obciążnik. Ja tu pozbieram tego omijaka. Boże, więcej tu latania po tej łące jak roboty. O, było coś, było. Było? Jest. A da ten? Taki w miarę ten obciążnik? No coś tam dało, No to lekki jest, bo tu renówka, wiem, dostałaby taki lekki, bo ona prawie nic nie podnosi, tylko... Z kosiarką ma ciężko, bo ta kosiarka taka długa i... No i nawet puma może pumę by trochę podnosiło bez obciążnika, ale nie wiem.
Nie wiem, nie wiem, dobra, sobie zdjęcie syknę. Odpalamy. Ej, no ale mi dałeś też robotę, nie? Ta. By cię Chrystus opuścił. No niestety. Ktoś musi. Ale czekaj, no Nie bo. no, ja lubię zbierać, nie? Ale jak jest oddalanie kamery. No widzisz. To czekaj, to ja zaraz wsiądę, ja sobie z kabiny trochę popracuję. Ura, dawaj, ja sobie pojeżdżam. Będę. Nie no, no presu, ja pozbieram chociaż przyczepę. Dobra. A potem się zamienimy ludzie, więc jak kogoś już nudzi to zbieranie, to niech se przewinie odcinek o 5 minut. No. Ale ten Gienek, jak tam w szkole już sprawdziany jakieś były, bo teraz my po feriach jesteśmy już, wam powiem. No, my po feriach niestety. No w komentarzu Ja tak dajcie. sobie myślałem, żeby się przepisać gdzieś do, nie wiem, Podkarpackiego albo gdzieś. No na ten, tam do Mokrzyna, tam do szkoły. No, i Tam tam mają. by dopiero by się zaczęły w sumie feria. Tam do no, tam mają chyba teraz. Ten, ale jeszcze tak ogółem, to co my, coś miałem mówić. No możecie w komentarzu napisać, czy też macie ferie i pamiętajcie o tej łapeczce w górę. 80 łapek i od razu kolejny film wlatuje. Od razu siadamy na nagrywanie, o tak powiem. No bo teraz bardzo ładna aktywność była. Co prawda, już wolę jak jest te 500 wyświetleń, a łapek jest o wiele, wiele więcej niż zwykle, niż jak ma być 5000 wyświetleń, a łapek 50. No to tak średnio bym powiedział, bo no tak, jest też 90 łapeczek i 500 wyświetleń, to nawet, aczkolwiek pamiętajcie udostępnić i łapeczkę w górę zostawić. Jak ktoś oczywiście chce udostępnić, bo nie zmuszam, ale łapka to tak już mniej roboty z tym, nie? No, z udostępnieniem w sumie też już nie ma tam ile. No tam wisz. O kurde, że mnie wyhamował, kurde. No, prasa Krona, też nowo wzięta, jakoś chyba rok prędzej jak przyczepa i na razie się spisuje. No, a przyczepka dosyć spoko, też z Krona polecam. Teraz niby jakaś Wery V2 wyszła ta prasa, więc może coś poprawione jest, aczkolwiek nie wiem, może ten podbierak chyba trochę za nisko jest. Tak to jest spoczko. No, i Genega tu ten, tu spresuje ten pokos do końca, a potem ty sobie pojedziesz na tą część za zagajnikiem, tak Dobra. jakby. Ale nie, no fajnie się prezentuje ta mapa w ogóle. Fajnie słońce teraz się poukładało, bo 16. Fajnie też się tak przed 7 układa słońce w farmingu, w zdjęć. Tak mi się podoba. Tylko trochę ciemne miniaturki zresztą niestety. Bo teraz będę testował Photoshopa, ludzie, ale mi się nie chce się uczyć obsługiwać w nim. Shotofopa. Photoshopa, że i popą Kalisza Szum. No i ten, ale na razie chyba w Gimpie będę jeszcze robił, ale tak może ten, jak będę miał więcej czasu, weekend czy coś, to sobie zacznę ogarniać tego Photoshopa, bo dzisiaj, tak wam powiem, wtoreczek dzisiaj, nie? Dzisiaj dostaniecie ten odcinek jakoś pewno około 18-19, zobaczymy. A ten, bo ten, na 18:30 mam jeszcze ten zajęcia dodatkowe i no. I tak akurat na styk, bo teraz przed piątą już jest, jo, 25. To No, a na styk. mieliśmy o czwartej No, a nagrywać. na styk się wyrobię. My się jakoś nigdy tak nie możemy zgrać, nie? Nie no, nie, ten. Proponuję ci godzinę, to zawsze się spóźnisz. No bo dzisiaj też wróciłem dość późno ze szkoły i zanim zjadłem obiad, w piecu mi się napali. Jo, ja też za obiadem musiałem czekać, bo ten. Naleśniki babcia mówi, że są, nie? A ten, a Nuteli w domu nie było. O! Mama, jak już wracać z roboty, to kupię Nutella. No i mama mi kupiła Nutella, to dopiero. Wszystkim naleśników smażyłem pierwszy raz w życiu dzisiaj, nie? Marzena mi tam aby O pokazała, kurcz. jak się ten. O Boże, renówka zgasiłem. Z wrażenia. Ty, France, głupia. Ale bez wulgaryzmów, proszę. Mordo, proszę cię. Dobra, jeszcze screena się walnie. Dobra, i Steyr jest przejmowany. Czekaj, chwila ze dwóch. Dobra, Gienek mam chyba telefon na pełnej. Tam jak dobrze słyszałem oczywiście. Dobra, trochę po chłopie przejedziemy. A bo tam mniejsza. Ty, no trochę, tak trochę to nie chcę wyjść.
ten balet, ale dla bezpieczeństwa ja może pozapinam je, bo tak. Dobra, polecimy sobie tam. Jeszcze co jest jedyne takim minusem tego sztajera, że jeszcze ten... rozumiesz co, teraz babcia wątróbkę usmażyła. Boże, ty się upłoszysz jak na razie śnie. Nie idę. Jo. Tak. Jeszcze a czy ty minusem... mnie kiedyś widziałeś z brzuchem? Z brzucha zawsze, ale nie za zbyt duży. No właśnie. Jednak koło dwie... tak potem po tak z 19 lat jak będziesz miał, to już nie będziesz miał tyle jeść. A ty, ja mam dobry metabolizm. Nie, bo mój kuzyn tak samo. Już sobie jad, a potem ten, 20 mu stykła i już niestety nie. No. A to się okaże jeszcze, ja w sumie dużo nie jem, nie? No. Bardzo dużo masz. W szkole może tam dwie bułki zjem i tyle. Mak, błosko, to ja jem dwie skipkę chleba. Jem. Ja też bym jadł mniej, ale ten, jak babcia naszykuje, no to wiesz. Ale ten sztajer szarpy ze sprzęgła, no. Jeszcze jedyne minusy sztajera. Szybko się zużywa, kamera się nie oddala, jeszcze sprzęgło się ślisko. No, największe minusy jakie mogą być. Jo, wadliwa jakaś ta seria. Jak możecie kupić sztajera albo case'a, to kupcie case'a, bo na razie case to nam niezawodna machina. Nie no, oczywiście żartuję, bo w realu to chyba ponoć sztajery są lepsze. Droższe. No, niby tak, ale to wszystko New Holland 4 i case jest to samo. Co ja no, dokładnie. Muszę jeszcze odstawić tego baleciego. Teraz poprawimy i będzie git. Dobra. Opuścimy elegancko. Ale nie, no wam powiem, robota idzie w miarę. No, ale kurde, prestiżowo. Oczywiście możecie w komentarzu napisać, czy chcecie kolejny odcinek z tej mapki na pełni. Może jak nazwać tutaj tą serię, nie wiem, serię, nie serię, o ile w ogóle kto dotrwał do tego momentu. Ty, a nam się ta kukurydza tutaj wysuszyła, trzeba ją wymucić. Wymucić, jo, czekaj, w sumie, to ja głupiś, ja bardzo głupiś, because, tak jakby zaczynamy od wiosny, bo... Jeszcze zboża siałem, a niektóre zboża są do młodzenia. O Boże. Ciul, koło tej kukurydzy. Tutaj tak robisz, jak i, co idzie, jak idzie, kiedy idzie. No, ale w najbliższym czasie tak koło tej kukurydzy nie będziemy tu przejeżdżać, bo dopiero na drugi pokos tu przyjedziemy. Czyli jak raz... Ty, a tutaj nie dokosiłeś jeszcze tej łąki? Nie, ona się tu kończy, granica, wiesz? Ty, faktycznie. Sąsiad to by z wiatrówką tu zaraz przyleciał, jakby zobaczył, że ja koszę. Chodzi tak nigdy tej łąki tam nie kosił dalej. O kurwa. Ej, ta presa pika, bo ja nie słyszę. No nie, właśnie chyba nie. Bo tak ta rynówka głośno chodzi, że... No widzisz. Ty kurde, nabiłem tak ładnie te baloty, nie? A jeszcze muszę poprawić na kucie i osobno wstawić jednego, by mi spadł. Kurde, dobrze, że dobrze. A cztery ci wchodzą, czy trzy ci wchodzą? No ten taki, co taki wybrzuszony był, nie? Ja ten... Kurde, ej, no nie wiem, jak... Czemu ta trawa tak sypie? Nie zdążę ujechać, dobrze się rozpędzić. Też tak miałem. Czy wiesz, pokosy dobra dowaliłem. Ogółem bardzo fajna ta zgreberka jest ta kuna. Nigdy jej nie używałem jeszcze, znaczy się teraz dopiero pierwszy raz tutaj. A tak to bardzo fajne. Nie sądziłem, że to taki zajebiste coś będzie. Trochę bajer w sumie, bo to na każdą stronę może sobie zgrać wejść. No, bo tą niby trochę droższa i mniejsza trochę od tej kuna tej karuzelowej, ale... Ale może się na każdą stronę, a nie tylko do środka i większe pokosy może ugrabić, nie? Na raz. No tak. Matku błosku nie trafiłem w przyczepę. Ale teraz to robotera. Ojeju. Ale ja się martwiłem, że będzie trzeba jakąś lawetę do balotów dokupić, ale patrz. No te dwa nasze zmaje, stare, ale jare. Jeszcze zobaczymy, czym zboże będzie w kombajnu odwodzić, czy tymi zmajami, Nie, no raczej tymi zmajami, bo ile, po 8 ton wejdzie chyba, nie? No, jeszcze trzeba kumbań zamówić, bo u nas... Masz, jest kumbanistów, ale trzeba trochę prędzej zamówić zawsze, bo... Żeby potem nie ganiać z nikim, jak to się mówi. No. Ty, niby tyle balotów, a jedna przyczepa prawie... Ja trochę ponad jedną przyczepę skrasowałem. I tu będzie prawie tyle samo. I też dobrze, że ten, że wchodzą cztery na szerokość, bo na dole... Byś nie dołożył tego ten. Nie dołożyłbyś na dole tego kolejnego na szerokość, nie? Bo. Nie, no dołożyłbyś. Wpierw bym chciał jednego, a później dwa. A no w sumie.
racja, Gienek, ty to masz łeb. Marszew bawi No. uszy. Tak. Ej, Gienek, a ty na tym mechanizacji rolnictwa coś mieliście już o hodowli, na przykład pszenicy, jakiś świń czy czegoś takiego? Nie, my nie będziemy mieć hodowli. No to lipa. Ale nawet zbóż? Czemu lipa? Nie, nic nie będzie. Co ty gadasz? No pewnie, a po co mi to? Łe, to ja idę technik rolnik. Ale w tym roku tego kierunku nie otwarli, bo nie było chętnych. No wiem, ale w przygodzicach na przykład ten Drake Agriculture, bo pozdrawiam jak ogląda, choć pewnie nie ogląda. To ten, to on jest na tym. Wo. To on jest Na na. czym jest? No technik rolnik jest. To No, tam. a my nie będziemy mieć żadnej technologii żywności, ani tego, ani zwierzęcia, nic takiego nie ma. Szkoda. A wszyscy na tę mechanizację lecą. Ja myślałem, że to ten. Że to trochę chociaż rolniczego jest tam coś. No jest, no on ci tam mówi na pojazdach rolniczych, na maszynach rolniczych, są takie przedmioty, nie? Ale co ty chcesz więcej wiedzieć? Ty więcej się w szkole nie dowiesz, co w domu. No wiem, no ale ten. Na przykład jakieś optymalne warunki do pszenicy, czy pszenżyta, żyta, jęczmienia, nie wiem, z No to na chemii rzepaku. się dowiesz. Ta? No. Tri. Należy warunki, że jaką klasę gleby i tym podobne. Pierwsze będziesz miał ten, pierwsze działy, co są z chemii, to będą o glebach. A o hodowli zbóż ani nic nie ma, tak? Nie ma, co ty. Czyli typowo sama mechanika, tak? No. Ja pierdzielę. Myślałem, że chociaż coś jest. Że ty mówisz, że technik rolnik taki do dupy. No nie ma technik rolnik takiego kierunku, nie? Bo nie było chętnych. No kierunek jest, ale nie otwarty. No. No, na stronie szkoły jest i ogółem na tych plakietkach. Dobra, przesunę trochę te baloty przed tą. Dobra, spresowane. Normalnie mówisz. To możesz odstaw ranówkę i będziesz mi pojeżdżał kejsem. Dobra. Teraz wsiądziesz w większy prestiż. Angelina Jolie, normalnie. Dobra. Ja jednego aby chciał. Stój. Czemu jednego? Bo do góry jednego. Podnieś. On się podnieś. Do przodu daj. Łe. O Boże, Gienek, nie bo ja szamkaj. mam dzisiaj ten Pingi. ping duży. A No. czemu tutaj tak ładujesz? Tak, to znaczy jak. No tak dupowato jakoś. No nie, bo ten, bo mi wygodniej jest tutaj te dwa wziąć, wiesz, niż tamte, niż tak jakby osobno je brać. Dobra, cyk. Ein, zwei, drei. Chyba jak tamta z tyłu skoczy. Widzę. Cyk, cyk, cyk. Niestety widzę. Boże, jak Kazik ładuje te baloty. No, tylko że ten. Czekaj, stój, no, Tylko że przestawię ci trochę. za blisko. W realu jakbyś delikatnie zahaczył, to by nic nie było, bo by się ta słoma ten, nie, a tak to. W farmingu to zaraz by się obracać zaczęło i w ogóle. Do góry. Czemu? Ty, to jest przecież No niefaj. do góry. Jak ty te cztery tu wsadzałeś, że one nie, ten. Normalnie. Zaczęła. No i teraz na dół. I do tyłu. O, patrz ta! Jakie Widziałeś? technologie. W realu by burty pogubił, ale. Ta pogubiłby się wcisło balota. No, ale burda by się mogła wygiąć troszkę. No trochę by się przegięła, ale to tam. No, tu siatka jest przebijana właśnie na balocie. Dobra, rusz do przodu trochę, Gienek. Boż, ten tam ładuje jak idzie. Jakoś sobie trzeba radzić, nie? Ale U tak za to. daleko. Ej, ale tak to jak jesteś na mechanizacji, nie? To chyba praktyki No. normalnie masz w gospodarstwie, nie? Czy u jakiegoś No serwisanta? tak, ale no co się w gospodarstwie nauczysz? A na praktyki to się idzie, żeby się czegoś nauczyć. No, ale tak na przykład do jakiegoś co makrowy czy coś, to ja bym chciał iść. No nie no, jak jesteś na mechanizacji, to idziesz albo do jakiegoś serwisu, albo do na przykład do pana Michalaka. Ja na przykład raczej sobie praktyki zdaję u pana Michalaka. No chyba, że tak. Czyli No ja w ci do filmie tyłu. Robin. No właśnie, bo teraz było trzeba cofnąć. Matko Uf, Boska. Jezus Maria. Ale
się I mi to wybił. trochę lepiej szło. Nie, ale te, tak samo ci ten balon jeden potem nie chciał wejść. Dobra, nawrotka jogi po baloty tamte, co z tyłu zostały. Też ci nie chciał wejść tamten jeden balot. Ja ogólnie skontroluję z czasem, jak to wygląda. Matko Bosko, to już 20 minut. Ludzie, także będziemy kończyć, bo tak 20 minut to na pewno już nikt nie oglądał. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, bo chcę zobaczyć po prostu, kto dotrwał, więc to takie dosyć ważne. Może w komentarzu napisać hashtag balot. Balot. Tak jak balot siana, czy coś takiego, balot po prostu. Hashtag balot w komentarzu i. Boże, zaraz mi tam koło przebije. No i będzie git. I pamiętajcie o łapeczce w górę, subiku, jak ktoś nowy, i możecie udostępnić. Nie tu. Oczywiście. A gdzie? Tam, obok tamtego pojedynczego. Dobra, tylko muszę trafić. No, ten, będziemy kończyć i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.